Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Jacek Włosowicz i Tomasz Zbruk byli witani w gminie Stąporków niczym gwiazdy najlepszych hollywoodzkich filmów. Do Niewielkiego Adamka na spotkanie z nimi przybyło niemal 200 osób. Na zaproszenie burmistrz gminy Stąporków Doroty Łukomskiej i sołtysa Mariana Lisowskiego na spotkanie z mieszkańcami przybyły znane twarze startujące z listy PiS-u z naszego regionu, a także Tadeusz Cymański, który o mandat ubiega się w województwie pomorskim. Przyjechałem bardziej posłuchać, szczerze mówiąc, niż mówić, bo mówimy dużo, czasami za dużo, ale jeśli już mam coś powiedzieć, to może nietypowo powiem do Państwa tak, bo obserwujemy, przeżywamy, słuchamy w tej chwili przed tymi wyborami. Czujemy to, że zanosi się, święci się, czujemy duża zmiana. Chcemy tej zmiany, ale mówi się różne rzeczy, ale koronny argument w ręku naszych oponentów, przeciwników, nie mówię wrogów, bo to zły język, to jest zarzut w postaci straszenia. Straszenia cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, jak PiS przybędzie i Ziobro przybędzie i wszyscy straszą. Jako pierwszy głos zabrał Tomasz Zbruk. To młody polityk, który pochodzi z sąsiadującej z gminą Stąporków gminy Mniów. Nie tylko przedstawił się przybyłym, ale zwrócił również uwagę na palące problemy naszego regionu. Idziemy do wyboru z trzema takimi głównymi założeniami. Po pierwsze, mówimy o przywróceniu poprzedniego systemu emerytalnego. Chcemy po prostu dać Polakom szansę. Jeżeli macie możliwość, pracujcie dłużej. Jeżeli nie, idźcie na wcześniejszą emeryturę. Następnie głos zabrał Jacek Włosowicz, kandydat do Senatu z okręgu wyborczego obejmującego powiat konecki. Jego zdaniem całe Świętokrzyskie, by się rozwijać, musi postawić na 4 podstawowe działania. Budowę dróg, inwestycje w rolnictwo, wsparcie młodzieży, a także, co ciekawe, stworzenie sanatoriów w kilku strategicznych miejscach. Jesteśmy województwem, które wcześniej było bardzo duże, zostaliśmy w tym samym, w miarę w tym samym obszarze. Niestety nie nowoczesnym. Inne województwa są o wiele bardziej nowoczesne. W tym programie nie było widać zainteresowania małymi miejscowościami, wschodem Polski, a dokładnie jeden z panów ministrów wyraził się w sposób mocno nieparlamentarny, nie nadający się tutaj do powtórzenia, co sądzi o całym programie Polski Wschodniej, bo taki program był stworzony, że niby powinniśmy się szybciej rozwijać. Co z tego programu Polski Wschodniej wyszło? No, kupiliśmy parę wagonów. Pan marszałek postawił sobie most do Połańca, do którego trudno od naszej strony dojechać i z tamtej strony trudno z niego zjechać. Natomiast pomysłu na województwo, tak jak i pomysłu na całą Polskę, ta koalicja nie miała i nie ma. Po pierwsze musimy zbudować drogi, żeby stąd wyjechać i gdziekolwiek indziej, ktokolwiek do nas mógł przyjechać. Po drugie, i to za to odpowiada te instytucje centralne, bo tak jak powiedziałem, drogi gminne czy powiatowe, o tym żeśmy już zadecydowali w zeszłych wyborach. Następna rzecz to jest te działania względem rolników i kolejna sprawa, co powiedziałem o tych uzdrowiskach, jest rzeczą ważną, bo jak nie ma, a zapytajmy pani burmistrz, momencik, czy nie stara się obecnie o status uzdrowiska. I taka... W Czarnieckiej Górze? Tak. Czy gdzie? Tak, w Czarnieckiej Górze. Zbigniew Ziobro skupił się na programie ogólnokrajowym, a także punktowaniu poczynań obecnej ekipy rządzącej. Są to najważniejsi ludzie w państwie. Wicepremier Bieńkowska, ministrowie, najważniejsi biznesmeni z tego czasu. Ludzie, którzy mają wpływ na największe pieniądze i decydują, co się z nimi dzieje. To oni są skoncentrowani tylko na korzyściach własnych, kto, kogo, jak, gdzie kto zarobi, jakie interesy będzie mógł zrobić, prawda? Oni są skoncentrowani przede wszystkim na sobie, na niskich motywach. Następnie w remizie OSP w Adamku do głosu doszli mieszkańcy. Narzekali oni na służbę zdrowia, polityków związanych z Platformą Obywatelską i inne ogólnospołeczne problemy. Zbigniew Ziobro i Jacek Włosowicz chętnie odpowiadali na ich pytania. Idąc do takiego lekarza, to my za to słowno płacimy. Prywatnie oczywiście, gdzie są kwoty od 100 do 140 zł. Albo i więcej. No nie wiem, ale ostatnio zapłaciłem ponad 100 zł za taką wizytę, gdzie pracuję, a powinienem iść normalnie do lekarza i się wyleczyć, nie? Jeżeli byłaby możliwość otrzymania takiego paragonu, chociaż jest możliwość, otrzymujemy paragony, ale odpisania sobie pewnej kwoty w NFZ-cie, żeby nam mogli zwrócić te pieniądze, dajmy na to na leki. Ten zespół zakłada, że te ogromne pieniądze, które są trwonione i marnowane w ogromnej części poprzez ten system kontraktowy, który z medycyny uczynił tak naprawdę nie służbę, ale biznes. I wszyscy tylko myślą, ci, którzy mają wpływy, jak te pieniądze, prawda, jak stworzyć mechanizm, żeby jeszcze od ludzi wyciągnąć pieniądze. Więc my chcemy to zlikwidować, w sensie wprowadzić system budżetowy. Zlikwidować ten NFZ. Konkluzją wszystkich uczestników sobotniego spotkania była jedna myśl. Czas na zmiany, bo w Polsce dzieje się naprawdę źle. Po zakończeniu oficjalnych wystąpień wszyscy przybyli chcieli prywatnie porozmawiać ze znanymi politykami, a po ich odjeździe urządzono biesiadę przy grillu. Warto dodać, że Ziobro, Włosowicz, Cymański i Zbruk tego dnia gościli również w Świerczowie i Gustawowie.